już moje odczucia z mijającej już dzisiaj kadencji. Była to kadencja niełatwa w całym kraju, w całym województwie i w naszej gminie też nie mogło być inaczej. Stanęliśmy jako nowa władza terytorialna, stanęliśmy przed ogromem problemów, które były nam nieznane, ale postanowiliśmy się z nimi zmierzyć i zmierzyliśmy się. I w ciągu tych 4 lat, na ile możliwości nasze były, staraliśmy się je rozwiązywać i sporo z nich zostało rozwiązanych. Mówię tu o problemach natury gospodarczej, ale i społecznej. Czasem spotykamy się z takimi stwierdzeniami mieszkańców naszej gminy, że jednak oblicze gminy zmieniło się na lepsze. Zmieniło się w ciągu tych 4 lat, a więc chyba nie były to lata stracone. Natomiast mam na tyle doświadczenia życiowego, praktyki zawodowej, że mam jeszcze świadomość, ile problemów jest do rozwiązania w tej gminie. Ale jakoś zawsze z natury rzeczy byłem, jestem optymistą i wierzę, że przy dobrych tylko chęciach, przy zaangażowaniu następnej rady można uczynić dalszy, jeszcze bardziej znaczący krok w rozwoju naszej gminy Juchnowiec, która jest gminą bliską dla nas i powinna być doceniana przez każdego radnego, przez wójta gminy, chyba w szczególności. Może na tym skończymy. To znaczy tak, jaka była kadencja? Moim zdaniem bardzo udana, jestem zadowolony z przebiegu. Może niewielki niedosyt jest tylko w kwestii funkcjonowania komisji. Nie udało mi się wzmocnić roli komisji w Radzie, jako podstawowego ogniwa Rady. A poza tym uważam, że wszystko było w porządku. Jestem zadowolony. Dziękuję.